Ból poprzednio przy środkowej stronie uda u biegaczy jest problemem znacząco ograniczającym regularne treningi, a nawet normalne funkcjonowanie. Bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować pierwszych objawów, ponieważ funkcjonowanie z bólem może znacznie pogorszyć stan stawu biodrowego i wydłużyć proces powrotu do sportu. W większości przypadków, szczególnie u sportowców i osób bez chorób współistniejących, przyczyna tego problemu leży w układzie mięśniowo-powięziowym oraz kostno-stawowym. Szukając przyczyny, nie możemy wykluczyć medycznych problemów, takich jak problemy nerek oraz układu moczowo-płciowego, zapalenie wyrostka robaczkowego, dyskopatia lędźwiowa czy problemy trzewne. Aby potwierdzić lub wykluczyć przyczynę, istotna jest odpowiednia diagnostyka wraz z wywiadem oraz ewentualne badania dodatkowe, które zleci specjalista. Koncentrując się na przyczynach natury ortopedycznej, możemy wyróżnić m.in. stan zapalny torebki stawowej stawu biodrowego, nadmierne napięcie mięśni zginających biodro, mięśni w okolicy miednicy mniejszej oraz mięśni grupy zakrętarzowej, czyli tych biegnących w okolicy pośladka. Uszkodzenia strukturalne, takie jak złamanie zmęczeniowe czy uszkodzenie obrąbka stawowego, również mogą imitować ból w przednio-przyśrodkowej stronie uda z promieniowaniem do pachwiny. Pierwszym objawem charakterystycznym dla przyczyn przeciążeniowych jest ograniczenie rotacji wewnętrznej uda, a w późniejszych etapach odwiedzenia w stawie biodrowym. Dlatego jeśli zauważysz u siebie takie symptomy, koniecznie skontaktuj się z fizjoterapeutą. W dalszym etapie tego instruktażu przedstawimy ćwiczenia mające na celu zniwelować lub znacząco zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawić zakres ruchomości stawu biodrowego. Pamiętaj jednak, że specjalistyczna diagnostyka, terapia manualna i odpowiedni proces rehabilitacji jest gwarancją pełnego wyleczenia i odzyskania sprawności. Rozluźnienie mięśni za pomocą rolera jest wstępem do poprawy zakresów ruchomości stawu biodrowego. Szczególnie skoncentruj się na okolicy torebki stawowej oraz na mięśniu gruszkowatym, znajdującym się z tyłu w pobliżu mięśnia pośladkowego. Przywodziciele oraz krótkie rotatory stawu biodrowego mogą ograniczać mobilność biodra i tym samym prowokować przeciążenia prowadzące do bólu. W kompleksowej terapii nie zapomnij o rolowaniu wszystkich mięśni uda. Mięśnia czworogłowego biegnącego z przodu, mięśnia naprężacza powięzi szerokiej wraz z pasmem po bocznej stronie uda oraz mięśni grupy kulczowo-goleniowej znajdujących się z tyłu. Jednym z ważniejszych ćwiczeń poprawiających zakres rotacji wewnętrznej stawu biodrowego jest to przedstawione poniżej. Pamiętaj, aby pracować tylko do granicy bólu przy całkowicie rozluźnionym ciele. Oddychaj spokojnie i trzymaj plecy prosto. Mięsień gruszkowaty należy do grupy rotatorów stawu biodrowego, dlatego jego rozciąganie może poprawić mobilność biodra. Przeciążony mięsień biodrowo-lędźwiowy oraz zginacze biodra bardzo często są przyczyną bólu pachwiny. W ćwiczeniu pamiętaj o cofnięciu miednicy i napięciu mięśni pośladkowych. Ciało w ruchu to nie tylko praca jednego mięśnia, ale całej grupy. Proponowane ćwiczenie ma za zadanie uruchomić oraz uelastycznić całą taśmę mięśniową. Ból przednio-przyśrodkowej strony uda oraz ból pachwiny to ogromny worek problemów, które
który do ustalenia przyczyny wymaga bardzo trafnej diagnostyki różnicowej, a niekiedy badań dodatkowych. W razie pytań zostaw komentarz, napisz wiadomość prywatną lub skontaktuj się telefonicznie.